Pirk. No jednak nie, jednak coś poważniejszego. Nie da rady chyba Bartek Kapustka kontynuować gry. To z jednej strony jest fantastyczna informacja dla piłkarza. Taka akcja, natomiast 60 sekund później ten sam chłopak przeżywa dramat, bo zdaje sobie sprawę, że za moment ten mecz dla niego się skończy. Jeśli to jest po radości, ta kontuzja ze strzelonej bramki. Popatrzmy, tu jest dynamit, tu się wszystko zgadza. Przełożenie do lewej nogi, uderzenie płaskie i skok Kapustki. I to jest chyba ten moment, gdzie zakłuło prawe kolano.